Cześć, jestem Gosia. Na co dzień projektuję w studiu kuchennym w Perle w Nysie. Często dostajemy od Was pytania o kuchnię w kolorze czarnym. I właśnie o tym będzie dzisiejszy film. Nasza kuchnia podzielona jest na dwie strefy. Wysoką zabudowę i wyspę, na której mamy przestrzeń do pracy i przestrzeń do gotowania. Wysoka zabudowa to kolekcja Easy Touch w kolorze czarnego matu, który dodatkowo pokryty jest powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Cała zabudowa jest w systemie bezuchwytowym linen. Między wysokimi szafami wpletliśmy otwarte półki w kolorze orzecha, który jest w tym sezonie niezwykle modny. Jeżeli chodzi o sprzęt AGD, to postawiliśmy na Siemens ze względu na jego jakość i doświadczenie. Mamy tu aż dwa piekarniki, dzięki czemu każda gospodyni domowa znajdzie mnóstwo miejsca na jednoczesne przygotowywanie wielu potraw. Całość aranżacji kończy lodówka w zabudowie. Wyspa to kolekcja frontów inox, które mają imitować wygląd stali szlachetnej. Tutaj również zastosowaliśmy bezuchwytowy system typu linen. Całą zabudowę pod blatem rozpoczyna pełnowymiarowa 60-centymetrowa zmywarka. Tutaj również postawiliśmy na markę Siemens. Zaraz obok znajduje się zlewozmywak. Zastosowaliśmy tutaj komorę podwieszaną, która nie dość, że efektownie wygląda, to jest jeszcze łatwa w utrzymaniu czystości. Tuż pod zlewem znajduje się system segregacji śmieci, ale nie taki zwyczajny. Jeżeli macie brudne ręce bądź zajęte, wystarczy tylko przyłożyć stopę, a kosz na śmieci otworzy się sam. Kończąc strefę mokrą, zaczynamy strefę do pracy. I tutaj pod blatem umieściliśmy pojemne szuflady z bardzo sprytnymi organizerami. Macie pod ręką wszystkie potrzebne Wam do gotowania i smażenia przyrządy. Oprócz tego bardzo fajne pojemniki na przyprawy, które macie zawsze pod ręką do gotowania. Pod płytą znajdują się głębokie szuflady do przechowywania potrzebnych Wam garnków i patelni. Zabudowa na wyspie zakończona jest szufladą cargo z zabierakiem, w której przechowujemy niezbędne szpatułki do gotowania, smażenia. Dodatkowo szuflada wyposażona jest w pojemnik na ciężkie przedmioty typu butelki czy pojemniki z sypkimi produktami, które łatwo i szybko możemy przenieść w strefę gotowania. Cała wyspa przykryta jest pięknym spiekiem kwarcowym w czarnym kolorze, dodatkowo poświetlonym. Nadaje to lekkości i elegancji tej kuchni, dodatkowo jest łatwe w utrzymaniu czystości. Jeżeli podobała Wam się nasza kuchnia, bądź chcecie zaprojektować swoją własną kuchnię marzeń, zapraszam do kontaktu ze mną. Wszystkie informacje dotyczące adresu e-mail lub numeru telefonów znajdziecie w opisie filmu.